26 lipca Kościół wspomina świętych Annę i Joachima, rodziców Najświętszej Marii Panny. Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnych wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów protoewangelii Jakuba, napisanej około roku 150, z Ewangelii Pseudo-Mateusza z VI wieku oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej, z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co łaska. Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy sadzawce owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się tam trzeci z kolei kościół, wybudowali go krzyżowcy. Święta Anna jest patronką diecezji opolskiej oraz kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy. Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Już samo jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co przygotujcie Panu. W dawnej Polsce czczony był jako protektor królestwa. Kiedy Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię. Razem ze świętą Anną patronują małżeństwom. Apokryficzna protoewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię. Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez 40 dni pościł i modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka Anna da mu dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach ukochanej córki, której według zwyczaju 15 dnia nadano imię Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę tych narodzin urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swoją jedynaczkę na służbę w świątyni. Maryja miała wówczas 3 lata. Oddano ją do świątyni, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma Świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Według jednej z legend Anna po śmierci Joachima miała jeszcze dwukrotnie wyjść za mąż. Kult świętych Joachima i Anny był w całym kościele, a więc także na wschodzie, bardzo dawny i żywy. W miarę jak rozszerzał się kult Matki Chrystusa, wzrastała także publiczna cześć jej rodziców. Już na przełomie IV i V wieku istniał w Jerozolimie kościółek przy dawnej sadzawce Betesda w pobliżu świątyni pod wezwaniem świętych Joachima i Anny. Tu nawet miał być według podania ich grób. Szczególną czcią była zawsze otaczana święta Anna. Jej kult był i jest do dnia dzisiejszego bardzo żywy. Na zachodzie pierwszy kościół i klasztor świętej Anny został poświęcony w roku 701 we Floriac koło Rouen. Dowodem popularności świętej Anny jest także to, że jej imię było i dotąd jest często nadawane dziewczynkom. Bardzo liczne są także kościoły i sanktuaria pod jej wezwaniem. Ku czci świętej Anny powstało 5 zakonów żeńskich. W dawnej liturgii poświęcono świętej Annie aż 118 hymnów i 36 sekwencji. W Polsce najbardziej znanym jest sanktuarium świętej Anny na Górze Świętej Anny na Śląsku Opolskim. Sanktuarium to należy do najsłynniejszych na świecie, tak dalece, że figura świętej Anny doczekała się uroczystej koronacji papieskimi koronami 14 września 1910 roku. W ikonografii święta Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jest jako starsza kobieta z welonem na głowie. Ulubionym tematem artystów jest święta Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre jej atrybuty to palec na ustach, księga i lilia. Święty Joachim ukazywany jest jako starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub w płaszczu. Występuje w licznych cyklach mariologicznych oraz z życia świętej Anny. Jego atrybutami są anioł, dziecię Jezus w ramionach, 2 gołąbki w dłoniach, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga lub zwój. Módlmy się. Panie Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została matką Twojego wcielonego Syna.
Przez ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.